Najwyższe wieżowce, największa galeria handlowa, najbardziej oblegane lotniska. W arabskiej metropolii na każdym kroku zetkniemy się z rzeczami, w których opisie nie powinno zabraknąć przymiotników z przedrostkiem naj. Dziś zaprezentuję Wam listę 5 największych na świecie obiektów, które znajdziemy w osławionym Dubaju. Wizytówką Dubaju i synonimem przedrostka naj stał się Burj Khalifa, najwyższy wieżowiec na świecie. Wieżowiec mierzący 829 metrów liczy 240 kondygnacji, z czego 163 wykorzystywanych jest na cele użytkowe. Na jego 122 piętrze działa najwyżej położona na świecie restauracja Atmosferę, której okien można zachwycać się panoramą miasta. To jeszcze nie koniec rekordów, które posiada Burj Khalifa, gdyż znajduje się tam najwyższa na świecie winda mierząca 504 metry oraz najszybsza, która pokonuje 16 metrów na sekundę. Burj Khalifa posiada także najwyżej położony basen, który mieści się na 76 piętrze, taras widokowy, który mieści się na 124 piętrze i meczet umieszczony na 158 piętrze. U stóp wieżowca wznosi się największa tańcząca fontanna na świecie, a rzut beretem od szklanej dumy Dubaju największe centrum handlowe Dubai Mall. Dubaj może poszczycić się największym na świecie centrum handlowym. Zajmująca powierzchnię 1,1 miliona metrów kwadratowych galeria to prawdziwy raj dla miłośników zakupów i rozrywki dla całych rodzin. W jej halach znajdziemy ponad 1200 sklepów, takich jak butiki luksusowych marek odzieżowych, sklepy z elektroniką, księgarnie czy cukiernie. Gigantyczny kompleks przyciąga też zwiedzających jednym z największych akwariów. W zbiornikach Dubai Aquarium and Underwater Zoo pływa największa ławica rekinów piaskowych na świecie. Kolejną atrakcją Dubai Mall jest Kidjania, czyli miasteczko, którym rządzą dzieci i do którego wstęp dorośli mają tylko w obecności swoich pociech. Położony 5 km na północ od centrum Dubaju port lotniczy zapracował na miano największego lotniska świata pod względem liczby pasażerów w ruchu międzynarodowym. W 2017 roku megalotnisko będące własnością Departamentu Lotnictwa Cywilnego i zarządzane przez Dubai Airports Company obsłużyło blisko 88 milionów pasażerów. Międzynarodowy Port Lotniczy Dubaj posiada 3 terminale. Wybudowany w 2008 roku terminal trzeci, którego powierzchnia wynosi prawie 2 miliony kwadratowe, jest obecnie największym na świecie terminalem pasażerskim. Nowoczesny obiekt obsługuje wyłącznie linie lotnicze Emirates, dla których port stanowi główny węzeł komunikacyjny. Arabski odpowiednik Disneylandu, zwany EMG Worlds of Adventure, to największy na świecie kryty park rozrywki. Wybudowany na powierzchni 140 tysięcy metrów kwadratowych kompleks podzielony jest na 5 stref tematycznych, w których na dzieci czekają m.in. postacie z kreskówek Cartoon Network, superbohaterowie Marvela oraz dinozaury. Park rozrywki buduje swoją renomę na oferujących przejażdżki 5D kolejkach górskich. Najwyższa z nich rozwija prędkość do 100 km na godzinę w ciągu zaledwie 2,5 sekundy. Do innych atrakcji zalicza się kino wyposażone w 18 projektorów IMAX, a dla starszych gości mrożące krew w żyłach atrakcje zapewnia zaś The Haunted Hotel, hotel z duchami i zombie. Czterogwiazdkowy hotel Gevora nosi tytuł najwyższego hotelu na świecie. Ukończony w 2018 roku wieżowiec zdetronizował wybudowany również w Dubaju kompleks hotelowy JV Marriott Marquist Hotel. Położony w dzielnicy Trade Centre, nowy rekordzista mierzy prawie 358 metrów. Swojego poprzednika z wynikiem 355 metrów przewyższa więc o 3 metry. Obiekt, znany też pod nazwą Ahmed Abdul Rahim Al Attar Tower, liczy 75 pięter nadziemnych i 2 podziemne. Gościom oferuje 528 pokoi, od pomieszczeń typu deluxe poprzez stronne apartamenty typu suite z dwoma sypialniami oraz niezbędnymi udogodnieniami. Do dyspozycji jest 5 restauracji, klub fitness, siłownie, a także centrum biznesowe.
Podobał Ci się materiał? Jeśli tak, zostaw kciuka w górę oraz subskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco. Do następnego. Pozdrawiam Was, cześć.